imieniu organizatorów firmy Aura Technologies oraz naszego eksperta, pani Patrycji Kubiesy. Witam na spotkaniu poświęconym zmianom podatkowym obowiązującym od 1 lipca, potocznie zwanych Polskim Ładem 2.0. Rzut oka na agendę. Pierwszą część poprowadzi pani Patrycja Kubiesa. Jest to ekspert, doradca podatkowy, osoba z dużym doświadczeniem zarówno praktycznym, jak i szkoleniowym, więc bardzo się cieszymy na rozpoczętą współpracę z panią Patrycją. W wystąpieniu merytorycznym poświęcimy chwilkę na pytania i odpowiedzi. Po spotkaniu, po wykładzie pani Patrycji, na chwilkę zaprosimy państwa na wystąpienie pani Justyny, która jest naszą specjalistką od elektronicznych obiegów dokumentów i postara się zasygnalizować państwu kilka rozwiązań automatyzujących pracę, codzienną państwa pracę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest lipiec, powinniśmy już na wakacjach być, chociaż dzisiaj w Krakowie aura nie wakacyjna. Natomiast no, ponieważ ustawodawca nie chce, żebyśmy odpoczywali, mamy kolejne zmiany w trakcie roku. Będziemy o nich sobie mówić dzisiaj przez około, myślę, 45-50 minut. Potem też jak będą pytania, to proszę je sukcesywnie zadawać. I ja też pod koniec tej części takiej merytorycznej po prostu będę odpowiadała. Raczej pewnie nie na bieżąco, bo ciężko jest na tym czacie to wyłapywać. Przechodzimy sobie w takim razie do zmian lipcowych, które no, są zmianami może nie bardzo dużymi, tak? Zresztą to nawet gdzieś tam widać, że jakby samych może przepisów nie ma tak dużo, bardziej po prostu są takie no, rewolucyjne, bo w trakcie roku, nie? I proszę Państwa, dziękuję Pani Marko, aż się rozbawiłam. Proszę Państwa, generalnie zmiany lipcowe. Skala podatkowa. Co się nam dzieje w tej skali? To jest powód właściwie, dla którego wszystko się nam zmienia i wszystko jest właściwie możliwe, nie? Czyli na takiej zasadzie, że właściwie ustawodawca próbuje zmianą skali podatkowej, właściwie tego rozliczenia na zasadach skali, to generalnie co do zasady ta skala powoduje, że my też mamy inne zmiany. Zmiany na zasadzie generalnie właśnie przejścia z ryczałtu na skalę, z podatku liniowego na skalę, wynajmu na skalę, to wszystko to jest powód właściwie tej jednej zmiany, bo tego się nie dało inaczej zrobić. Czemu się tego nie dało zrobić inaczej? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś wprowadza nam zmianę w skali podatkowej w trakcie roku, no to każdy, kto wybrał coś innego, może czuć się pokrzywdzony. Co w tej skali nam zmieniają i po co? Wszyscy wiemy, że jak wszedł 1 styczeń i Polski Ład wersja pierwsza, teraz my mamy wersję drugą, choć w rzeczywistości to już jest 17 zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych, to generalnie tą najważniejszą zmianą było brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, składka zdrowotna liczona od dochodu przy przedsiębiorcach, a oprócz tego wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej i też generalnie zmiana oczywiście w kwotach zmniejszających podatek. Te wszystkie ze sobą wymiksowane zmiany spowodowały to, że właściwie większość osób przez pierwsze 6 miesięcy gdzieś tam odczuwała negatywne efekty. Nie każdy się zastanawia, że może pod koniec roku będzie trochę lepiej, nie? No bo wiadomo, każdy patrzy przez pryzmat pierwszych miesięcy. Co do zasady, to rozwiązanie przede wszystkim z ulgą dla klasy średniej stało się rozwiązaniem bardzo złym z punktu widzenia podatników, w szczególności osób na umowach o pracę, których świadomość co do tego, jak się wylicza wynagrodzenie, jest z reguły troszeczkę, powiedzmy, słabsza, nie? Więc generalnie dużo osób rezygnowało z tej ulgi dla klasy średniej masowo, choć nie powinno, niektórzy korzystali, a być może nie powinni i w efekcie tego zrobiłby się straszny miszmasz. No więc ustawodawca, właściwie Ministerstwo Finansów powiedziało, dobra, to poprawiamy to, to poprawmy to w trakcie roku. Co poprawiamy? Zmieniamy stawkę podatku z 17 na 12%, więc teraz wszyscy pracownicy myślą, że dostaną 5% więcej wynagrodzenia, nie? My wiemy doskonale, że w większości przypadków tak nie będzie, tak? To po pierwsze, wiadomo, że 5% niższa stawka podatku byłaby oczywiście bardzo pozytywna, ale przecież mieliśmy wcześniej mechanizm ulgi dla klasy średniej. Więc w tym poziomie do 133 tysięcy tak naprawdę właściwie różnicy wielkiej nie będzie. Druga rzecz, która się zmienia, to kwota zmniejszająca podatek.
z kwoty 5100 zł na kwotę 3600, czyli już nie będzie kwoty zmniejszającej podatek 425 zł miesięcznie, tak jak u pracowników, tylko będzie 300 zł miesięcznie i to nastąpi od 1 lipca. I teraz popatrzcie, ja przez 6 miesięcy miałam tam 425 zł miesięcznie, teraz będę miała 300. W ujęciu rocznym dalej kwota wolna, tak zwana, no bo wiemy, że nie ma takiego pojęcia ustawowego, będzie 30 tysięcy, no bo dokładnie ta kwota zmniejszająca podatek ma spowodować, że do 30 tysięcy nie płacimy podatku. Uchyla nam się ulgę dla klasy średniej, o tym sobie też musimy powiedzieć, że cały ten mechanizm, że pomiędzy 68412 a 133692 wyliczamy według dwóch algorytmów, tak, czyli według wzorów, no bo wszyscy oczywiście po prostu nic nie robimy innego, tylko liczymy w Excelach według wzorów kwoty ulg, to znika, tego nie będzie. To oznacza, że od 1 lipca nie ma już ulgi dla klasy średniej i jej nie będzie ani w zeznaniu rocznym, ani w żadnych wynagrodzeniach, przedsiębiorcach, nic takiego już nie będzie. No i teraz, skoro mamy 1 lipiec, czyli graniczna data, no to byśmy powiedzieli tak, no dobrze, ale co z pierwszą połową roku, co z drugą połową roku i co na przykład z dochodami, wynagrodzeniami za czerwiec. Generalnie, wszystko co jest po 1 lipca wypłacane z tytułu wynagrodzeń, czyli wynagrodzenia za czerwiec płatne w lipcu, wynagrodzenia lipcowe płatne w lipcu, to generalnie to będą co do zasady wszystkie wynagrodzenia wyliczane już według nowych zasad, czyli z nową stawką 12%, z nową kwotą zmniejszającą podatek, bez ulgi dla klasy średniej. To powoduje przy wynagrodzeniach, przy osobach na umowach o pracę, tak, przy rentach, emeryturach i tak dalej, że nowe zasady obowiązują po 1 lipca. No i teraz znów pojawia się pewien problem, a mianowicie problem rozporządzenia, które nam weszło w dniu 7 stycznia, potem zmiany ustawy z efektem od 1 lutego o tak zwanym podwójnym liczeniu list płac. Czyli że liczymy sobie hipotetycznie, ile by wyszła zaliczka na podatek według zasad z 2021, a ile według zasad z pierwszej połowy roku 2022. To w ogóle brzmi jak Matrix, no ale generalnie, tak? Tak robiliśmy przez pierwsze 6 miesięcy, znaczy większość osób tak jednak robiła. I to powodowało, że to powoduje generalnie to, że my przez 6 miesięcy zawieszaliśmy zaliczkę. To znaczy my tą zaliczkę po prostu tak jakby nie pobieraliśmy temu pracownikowi, nie wpłacaliśmy do Urzędu Skarbowego, czekaliśmy aż pojawi się tak zwana ujemna różnica. No i teraz ta ujemna różnica mogłaby się pojawić dokładnie po 1 lipca. Ale my de facto, i tak mówi nam przepis przejściowy, nic z tym nie robimy, my to zostawiamy. No i teraz znowu ktoś zapyta, no dobrze, ale czy to oznacza, że ktoś coś będzie musiał dopłacać, albo czy ja coś muszę wyrównać? Nie. Płatnik, czyli pracodawca, generalnie po 1 lipca przestaje podwójnie liczyć listy płacy. Generalnie, jeżeli ma jakąś zawieszoną zaliczkę niepobraną od pracownika, to ją zostawia i nic z tym nie robi. Natomiast w ujęciu rocznym, co do zasady, tak według ministerstwa jest, pracownik nie powinien stracić na tym Polskim Ładzie 2.0 i w efekcie to się powinno wszystko, wiecie, wymieszać w tym zeznaniu rocznym i ewentualnie, jeżeli wyjdą jakieś różnice, to po prostu już pracownik w zeznaniu rocznym będzie dopłacał. Oczywiście te różnice się mogą pojawić, no bo będzie takie zamieszanie, prawda? No trochę roku na uldze dla klasy średniej, niektórzy stosowali, niektórzy nie, trochę bez tej ulgi dla klasy średniej, a z kolei z inną stawką podatku, więc takie zamieszanie w tych zeznaniach rocznych na pewno będzie. Natomiast stosujemy to również w przypadku działalności gospodarczej do dochodów osiągniętych za czerwiec, czyli z dochodów z działalności czerwcowej i też za drugi kwartał 2022, czy tam, prawda, na koniec czerwca, mimo że płacimy zaliczkę na podatek w lipcu, tak, ale jakby za czerwiec, to mimo wszystko jednak już tą stawkę 12% działalności możemy stosować do dochodu za czerwiec. I proszę Państwa, jedna taka rzecz, o której zresztą ja za chwilkę będę chyba mówiła, tak mi się kojarzy, tak, na samym końcu, odnosząc się do pytania też Pana Marka, że podatnik nie zapłaci, ja Państwu pokażę doskonale, jakby, że to nie jest, no właśnie ta zapowiedź medialna jest bardzo słaba, bo nie ma takiego przepisu generalnie, natomiast jest faktycznie jeden przepis o tak zwanych hipotetycznych podatkach, ale ja tu Państwu opowiem, w jakim to tylko i wyłącznie wariancie będzie. To się okaże, że to wcale tak kolorowo, jak w zapowiedziach medialnych nie ma. Czyli proszę Państwa,
zmiana stawki, zmiana kwoty zmniejszającej podatek, brak ulgi dla klasy średniej, zakańczamy podwójne liczenie list płac. Proszę Państwa, moim zdaniem muszą Państwo, w sensie nie ma już stawki 17%, więc to nie jest kwestia wyboru, więc Państwo muszą stosować stawkę 12%. Oczywiście, jak ktoś chce robić nadpłaty podatku, to też jakby tutaj nie ma zakazu, prawda, nadpłacania podatków, natomiast co do zasady Państwo muszą stosować stawkę 12%. Stosujemy do wynagrodzeń wszystkich wypłacanych po 1 lipca i stosujemy do dochodów z działalności już za czerwiec. Więc proszę Państwa, skala podatkowa stosujemy. Stosujemy u pracowników, stosujemy na działalności. Tu nie jest kwestia wyboru. Będziemy mieć pewne wybory w ustawie, ale to, że tam jest stawka 12%, to nie jest kwestia wyboru. Czyli to nie jest tak, że ja mogę sobie powiedzieć, a to ja sobie będę stosowała dalej 17. Nie, 12% stosujemy. No i ponieważ zmieniają nam tą skalę nieszczęsną, to generalnie, znaczy to jest oczywiście plus, tak co do zasady, tylko gorzej, że to w trakcie roku robią, to generalnie niektórzy czuliby się pokrzywdzeni. No bo może ja na przykład wybrałam ryczałt, a jakbym wiedziała, że będzie 12% bez ulgi dla klasy średniej i tak dalej, to ja bym wybrała skalę podatkową, a może ja wybrałam podatek liniowy, bo się obawiałam pewnych... To generalnie mogłoby tak być, że ja bym się czuła pokrzywdzona tą zmianą, nie? Więc żeby się nikt nie czuł pokrzywdzony, to wymyślono tak zwane, ja to powiem specjalnie, to jest przeliczenie roku, to nie jest wsteczna zmiana formy opodatkowania, to też podkreślę, bo tak też w niektórych literaturach pojawia, wsteczna zmiana formy opodatkowania. Ja nie zmieniam formy opodatkowania, to jest jakby podstawowa rzecz, proszę Państwa, poza jednym wyjątkiem, przeliczenia, o których będziemy zaraz mówić, to nie jest zmiana formy opodatkowania. To, co będziemy mówić teraz, czyli że tam ryczałt się na skalę, liniówka na skalę, to jest przeliczenie roku, to jest zastosowanie innego opodatkowania, ale to nie jest zmiana formy opodatkowania i ja celowo używam pojęcia przeliczenie roku. Nic więcej nie używam, dlatego że uważam, że to nie wprowadza za dużo w błąd. Zacznijmy od najprostszej sytuacji. Jestem osobą, która ma najem prywatny. Wynajmuję sobie na przykład mieszkanie, tak, jakimś tam osobom i w związku z tym osiągam przychody z najmu prywatnego, które wybrałam, żeby były opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2022. No bo w roku 2022 jeszcze takie prawo mam, w roku 2023 będę miała taki obowiązek, bo nie będę miała możliwości wyboru opodatkowania już na skali podatkowej w przypadku najmu prywatnego, choć to się jeszcze do tego czasu może 5 razy zmienić. Ale co do zasady mam prawo, wybrałam ryczałt. No i teraz czuję się pokrzywdzona, ponieważ zmieniają skalę, no to jakbym wiedziała, to bym wybrała może jednak tą stawkę 12%, choć wiemy oczywiście, że na ryczałcie najem prywatny jest całkiem nieźle opodatkowany, bo ta stawka 8,5% do 100 tysięcy jest całkiem niska, potem mamy 12,5, więc generalnie jest całkiem nieźle. No ale na przykład nie rozpoznajemy żadnych kosztów, nie jakieś tam prace remontowe, jakieś drobne prace konserwatorskie i tak dalej. Więc generalnie mogę się czuć pokrzywdzona. Żebym się nie czuła pokrzywdzona, ustawodawca mówi mi tak, możesz za rok 2022, chociaż wybrałaś ryczałt i teoretycznie nie powinnaś móc tego zmieniać, ale my Ci mówimy tak, pozwalam Ci, żebyś sobie wybrała, czy Ty chcesz za rok 2022 ryczałt czy skalę. W jaki sposób mam to zrobić, skoro cały rok byłam na ryczałcie, tak? Płaciłam podatek zryczałtowany, 8,5% od przychodów z najmu. To co ja mam zrobić? No generalnie mam zrobić bardzo prostą rzecz, a mianowicie wszystko, co zapłaciłam jako ta zaliczka na zryczałtowany podatek, generalnie wszystko, co zapłaciłam w roku 2022, będzie zaliczone na poczet właśnie zeznania rocznego, jeżeli bym wybrała opodatkowanie na skali tego najmu. Żebym ja to wybrała, to ja muszę do 30 kwietnia 2023 roku, przy czym 30 kwiecień, proszę Państwa, wypada w niedzielę, jak dobrze pamiętam, potem jest 1 maja, w związku z tym realnie mamy czas do 2 maja 2023, taki maksymalny, więc ja mam czas tak naprawdę do 2 maja 2023 roku, żeby zeznanie roczne za wynajem prywatny złożyć na zasadach skali podatkowej. Czyli ja nie będę składała PIT-u 28, tylko po prostu zrobię to w zeznaniu rocznym w PIT-ie 36, tak? Więc generalnie, proszę Państwa, ja mogę po zakończonym roku wybrać,
że nie chce na ryczałcie, chce na skali podatkowej mieć najem prywatny. Jeżeli natomiast my sobie już wybierzemy, że chcemy mieć to na skali, tak, dajmy na to jest ten 25 kwiecień, składamy zeznanie roczne, to my potem już co do zasady tego zmieniać nie możemy. Druga zmiana, która się nam pojawia, to jest tak zwany ryczałt na skalę. Ryczałt na skalę to jest zasada, która dotyczy tak zwanego przeliczenia. I odpowiadając na pytanie pani Moniki jeszcze, tak, nie trzeba żadnego pisma o zmianie. Pytanie pana Marka, tak, tak, dokładnie tak. Wszystkie wypłacone po 1 lipca już ze stawką 12%. I teraz tak, proszę Państwa, generalnie jak chodzi o ryczałt na skalę, to jest tak zwane przeliczenie, tak jak powiedziałam, dlatego że znów ja mogę wyjątkowo, bo normalnie nie mam takiej możliwości, wybrać opodatkowanie, mimo że byłam na ryczałcie w 2022 roku, opodatkowanie na skali za cały rok. Czyli jednym słowem, wybrałam sobie w tym roku 2022, że byłam na ryczałcie, że chcę być na ryczałcie, tak? Tak podjęłam taką decyzję, być może już wcześniej byłam na ryczałcie, być może w tym roku podjęłam tą decyzję, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast generalnie ja po zakończonym roku będę mogła wybrać, że nie chcę ryczałtu, że ja chcę skalę podatkową za cały rok. Czyli jednym słowem, wezmę wszystkie moje przychody, koszty, wyliczę dochód i opodatkuję je na zasadach skali. No i to powoduje kilka problemów. Po pierwsze, przecież ja przez cały rok płaciłam zaliczki na podatek na zasadach ryczałtu, tak? A zatem mam wpłacone zaliczki ryczałtowe, tak? Policzone według stawki podatku takiej, jaką tam stosowałam na działalności na ryczałcie. Po drugie, przecież ja płaciłam składki zdrowotne na zasadach ryczałtu. A jakie one są? No one były co do zasady zryczałtowane, to znaczy, że generalnie miałam w zależności od widełków przychodów różne stawki tych składek zdrowotnych, tak? Do 60, 60 do 300 tysięcy, powyżej 300 tysięcy, no i tutaj odpowiednio płaciłam miesięcznie tam 300, 559 czy tam 1000 zł z hakiem miesięcznie. A przecież jak ja bym była na skali, to ja bym płaciła składkę zdrowotną 9% dochodu z działalności. I teraz proszę Państwa, proszę popatrzeć na dwie rzeczy. Co tak naprawdę trzeba byłoby, żeby chcieć zmienić ryczałt na skalę? Trzeba byłoby właściwie taką jedną podstawową rzecz sobie policzyć. Dwie. Po pierwsze, ile mi wychodzi podatek na ryczałcie? Ile mi wychodzi podatek na skali? A następnie policzyć, ile mi wychodzi składka zdrowotna na ryczałcie, ile mi wychodzi składka zdrowotna na skali. I dopiero jeżeli tak naprawdę oszczędność na składce zdrowotnej i podatku jest lepsza na skali, łącznie, tak, no to dopiero wtedy powinnam wybrać skalę podatkową, co do zasady. Jest jedna taka uwaga, że na ryczałcie przecież wiemy, że prowadzimy ewidencję przychodów, a jak jesteśmy opodatkowani na skali, to prowadzimy księgę przychodów i rozchodów. Więc osoby, które były na ryczałcie, a chcą wybrać opodatkowanie roku 2022 na zasadach skali podatkowej, będą musiały te wszystkie fakturki sobie przerzucić, nie? Z ewidencji przychodów i to z tego co wiem, to przynajmniej na tyle, na ile nie jestem księgową, to się tego tak łatwo nie da, więc trzeba będzie wprowadzić te faktury do księgi przychodów i rozchodów po prostu na nowo, czyli ktoś będzie musiał poprowadzić właściwie drugą ewidencję, tak, za ten sam rok. Poza tym, żeby w ogóle sobie to wyliczyć, no to ktoś musi nam policzyć, nie? Ile podatku na ryczałcie, ile na skali, ile składki zdrowotnej na ryczałcie, ile na skali i porównać niejako wyniki, żeby w ogóle podjąć tą decyzję. Po drugie, na ryczałcie, jeżeli będę chciała wybrać skalę podatkową, będę zobowiązana do sporządzenia remanentów i co najważniejsze, to termin do 30 kwietnia 2023, 30 kwiecień wypada w niedzielę, więc mamy 2 maj 2023. I generalnie, proszę Państwa, tak Pani Sabino, tak jak najbardziej, można przejść na skalę. I generalnie teraz popatrzcie, jeżeli tak się dzieje, że ja chcę wybrać opodatkowanie roku 2022 na zasadach skali, to są pewne rzeczy. Po pierwsze, robię to w zeznaniu rocznym, czyli ja nie piszę żadnego pisma, że chcę być na skali za rok 2022, ja nie robię nic w CEIDG,
tak? Tylko ja po prostu składam zeznanie roczne, zamiast PIT-u 28 składam PIT 36, nic więcej. Ja oprócz tego przez cały rok płaciłam składki zdrowotne na zasadach ryczałtu, więc generalnie będę w deklaracji rozliczeniowej rocznej do ZUS-u pokazywała, tyle zapłaciłam składek zdrowotnych, a tyle powinnam jako 9% dochodu z działalności. I często będzie tak, że ja może zaoszczędzę na podatku, ale będę miała dopłatę w składce zdrowotnej. Może tak być. Tak samo będzie na liniówce. Na liniówce tak praktycznie zawsze będzie, nie? Chyba, że ktoś by leciał na minimalnej. Ale generalnie nie będzie żadnego jakby mechanizmu kompensat, że zapłaciłam za dużo podatku, a zapłaciłam za mało składek zdrowotnych, to że to się jakoś skompensuje. Nie, to trzeba będzie wyrównać samemu, poczekać na przykład na zwrot podatku, a tutaj dopłacić składkę zdrowotną. Więc generalnie po pierwsze do 2 maja 2023 tylko zeznanie roczne i to jest jedyne oświadczenie, że ja chcę opodatkować swoje dochody z działalności za rok 2022 nie na ryczałcie, tylko na skali. Ja muszę w deklaracji rozliczeniowej do ZUS-u pokazać, tyle zapłaciłam składek zdrowotnych na ryczałcie, a wybrałam skalę za rok 2022, to tyle powinnam zapłacić i ewentualnie dopłacam lub mam nadpłatę. Po trzecie, zaprowadzam księgę przychodów i rozchodów. Po czwarte, nie robię tego PIT-u 28. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy ja mogę się rozliczyć z małżonkiem, tak? Skoro teoretycznie wybrałam na rok 2022 ryczałt, a teraz przeliczam zeznanie roczne. Generalnie przepis mówi o tym, że nie można się rozliczać z małżonkiem, jeżeli mają do naszych przychodów, tam kosztów i tak dalej, zastosowanie przepisy o ryczałcie. A za rok 2022 takiego zastosowania tego przepisów o ryczałcie nie będzie, bo ja wybiorę skalę. W związku z tym, jeżeli ja wybiorę za cały rok podatkowy skalę podatkową, to generalnie ja powinnam móc się rozliczyć z małżonkiem za rok 2022. Pod warunkiem, proszę Państwa, że mówimy o tym przypadku, czyli cały rok podatkowy wybieram skalę podatkową. Wtedy nie ma w mojej ocenie żadnych przeszkód, żeby skorzystać z rozliczenia z małżonkiem. Natomiast, proszę Państwa, jedna uwaga. Jeżeli Państwo złożycie zeznanie roczne 28 lutego, PIT 28, a potem nagle się ktoś obudzi, nie? O kurczę, przecież ja mogłam wybrać, skala jest bardziej opłacalna, to jest po temacie. Nie ma możliwości, jeżeli my złożymy PIT 28, że ja potem się wycofam z tego PIT-u 28 i jednak złożę PIT 36, tak? Więc tak jakby to jest pierwsza rzecz. Po drugie, termin płatności ryczałtu za grudzień. Wiemy, że on upływa do końca lutego, jeszcze w tym jednym wyjątkowym roku. Jeżeli, proszę Państwa, się tak wydarzy, że ja nie złożę zawiadomienia w formie zeznania rocznego, czyli PIT-u 36 przed terminem 28 lutego, a mogę przecież od 15 lutego składać tak formalnie, to ja generalnie mój termin płatności za grudzień ryczałtu upływa. Czyli tak formalnie, jeżeli my sobie chcemy poczekać z tą decyzją tam do końca kwietnia, to zapłaćmy ryczałt za grudzień do 28 lutego, a potem dopiero sobie się zastanawiajmy i złóżmy ewentualnie to zeznanie roczne do końca kwietnia. Przy czym jeżeli na przykład 25 kwietnia stwierdzę, że nie chcę jednak tej skali, chcę ryczałt, no to jestem w zwłoce w stosunku do złożenia zeznania rocznego PIT 28. No i proszę Państwa, Pani Beato odpowiadając, PIT 28 nie jest do końca kwietnia, tylko jest w tej chwili jeszcze za ten rok 2022 do końca lutego. Natomiast od kolejnego roku faktycznie będzie do końca kwietnia. I proszę Państwa, jeszcze odpowiadając też na pytanie Pani Ewy, jeśli nastąpi zmiana formy opodatkowania, nie korygują Państwo poszczególnych deklaracji miesięcznych, a jedynie wykazują w deklaracji rocznej zmianę formy opodatkowania, tam ma być taki ptaszek dodatkowy, jeszcze nie ma wzoru, więc nie wiadomo jak to będzie, i wykazujecie ile zapłaciliście na ryczałcie, a ile powinniście na skali podatkowej. Pani Beato, jeśli wynajem rozliczany jako prywatny wynajem, a nie z działalności, to składki nie ma? No tak, oczywiście, składka zdrowotna jest obowiązkowa tylko od najmu na działalność. I proszę Państwa, ryczałtowiec ma jeszcze drugą opcję. Po co drugą opcję? No bo zwróćmy uwagę, że ryczałtowiec przecież mógł nie zbierać faktur, nie? No bo sobie tam po prostu ich nie nazbierał, bo nie wiedział, że będzie na skali, że będzie mu potrzebne jakieś koszty.
No to wymyślono, dobra, to od lipca zróbmy coś takiego, że ryczałtowiec może zrezygnować z ryczałtu. I to jest, proszę Państwa, nieprzeliczenie. Tutaj w tym ryczałcie za cały rok 2022 jest jeszcze taka jedna uwaga. To nie jest zmiana formy opodatkowania. To znaczy, że w 2023 ja dalej jestem na ryczałcie, chyba że go zmienię. Więc jeżeli by ktoś chciał na przykład, nie wiem, 25 kwietnia tam sobie podjąć decyzję skala i okazuje się, że skala jest dla niego bardziej opłacalna i stwierdzi, a to ja w ogóle chcę być na skali, no to jak on się obudził pod koniec kwietnia, a już miał przychód w styczniu, to on już jest po terminie zmiany formy opodatkowania. Czyli to przeliczenie na rok 2022 to nie jest zmiana formy opodatkowania. Inaczej jest w przypadku ryczałt na skalę od lipca. Dlaczego? Dlatego, że ma ryczałtowiec możliwość, żeby od 1 lipca zrezygnować z ryczałtu. Tutaj podkreślam, zrezygnować. Ja zmieniam formę opodatkowania. Ja w efekcie, czego niestety brakuje w przepisach ustawy, mam dwa takie hipotetyczne roki podatkowe. Pierwsze 6 miesięcy na ryczałcie. Pierwsze 6 miesięcy płacone według stawek na ryczałcie. Nie wiem, 17, 8,5, 14, obojętne. Pierwsze 6 miesięcy płacone składek zdrowotnych według ryczałtu, czyli według widełek. Natomiast pierwsze pół roku na ewidencji przychodów, pierwsze pół roku składam PIT-28, a potem rezygnuję. Od 1 lipca, jak to robię? No składam oświadczenie. Do kiedy? Do 22 sierpnia. Tu wyjątkowo do 22 sierpnia. W jakiej formie? Ja nie widzę możliwości CIDG, nie widzę takiego przepisu nawet, żeby na to pozwalał CIDG. Bo proszę Państwa, musi być przepis szczególny do przepisów o CIDG i taki zawsze jest. I tutaj w tych przepisach ustawy zmieniającej tego brakuje. Uważam na chwilę obecną, chyba że pojawi się jakiś komunikat wiążący, zrobimy sobie screena, że jest możliwość tylko i wyłącznie pisemna. Natomiast być może zostanie jakoś to udostępnione również elektronicznie, ale oceniam, że brakuje do tego przepisu. Więc pisemnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. I co to oznacza? Do 22 sierpnia oświadczam, że nie chcę już ryczałtu i zmieniam formę opodatkowania w trakcie roku na skalę podatkową. Więc ja pozostałe 6 miesięcy, tak, będę płaciła podatek według skali 12%, mam kwotę zmniejszającą podatek 3600, nie dzielę jej przez pół, bo nie ma takiego przepisu. Mam księgę przychodów i rozchodów, tak, bo jestem na skali, prowadzę remanenty, płacę składkę zdrowotną 9% dochodu. Czyli proszę zwrócić uwagę, no i PITA, składam PITA 36. Czyli mam w jednym roku dwa systemy podatkowe, tak? I właśnie też odpowiadając, to przed chwileczką pani Grażynko mówiłam, że nie ma przepisu, który by mówił, że jak rezygnujesz od lipca z ryczałtu na skalę, to że kwotę zmniejszającą podatek dzielisz przez pół. Ja myślę, że pewnie tak by chcieli, ale brakło przepisu. Więc kwota zmniejszająca podatek 3600, mimo że jestem w połówce roku, ale nie ma definicji nowej roku podatkowego, tak jak przy Estończykach na przykład jest w CIT-ie, no to po prostu sorry, no, jest cała kwota zmniejszająca podatek. Myślę, że to jest błąd, po prostu zapomnieli o tym, ale tak jest. I przysługuje cała kwota wolna 30 tysięcy złotych. No oczywiście, dlatego że kwota zmniejszająca podatek jest pełna, a nie dzielona przez pół, bo nie ma takiego przepisu. I proszę Państwa, taka sama zasada jest co do liniówki, żeby była jasność, jest taka sama zasada z liniówką, jak z ryczałtem za cały rok, tak? Liniówka może zrezygnować tylko za cały rok, ona nie ma opcji od lipca, ona ma tylko za cały rok. Liniówka, czyli ci, co wybrali 19%, czemu czasem wybieramy 19%? Dla świętego spokoju, żeby się nie stresować, że jak przekroczę 120 tysięcy, to będę miała 32%, nie? No to teraz liniówka ma idealne warunki, dlatego że właściwie po zakończonym roku ona może sama ocenić, co było dla niej bardziej korzystne. I liniówka będzie miała taką zasadę, że skoro płaciła podatek 19%, no to jakby wybrała skalę znów w zeznaniu rocznym, znów bez oświadczenia jakiegoś osobnego pisemnego, to do 30 kwietnia może powiedzieć, chce się opodatkować na zasadach skali. W związku z tym, podobnie jak w przypadku opodatkowania roku 2022 zamiast ryczałtu skala, mam możliwość rozliczenia się z małżonkiem, no bo nie mają do moich dochodów z działalności zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego, no bo wybieram przecież skalę, no to mogę się rozliczyć z małżonkiem. Mam czas do końca kwietnia, tak? Czyli tam formalnie do tego 2 maja 2023,
płacę podatek nie 19, tylko 12%, no to super, tak? Jeżeli faktycznie jestem w tym progu do 120 tysięcy, no to tylko korzystam, tak? No bo jak wpadam, nie wiem, tam 400 tysięcy dochodu, no to wiadomo, że raczej nie wybiorę takiej opcji. Druga rzecz, proszę Państwa, to jest taka przeliczenie składek zdrowotnych, tak? Czyli płaciłam składkę zdrowotną jak na liniówce, 4,9% dochodu, a teraz mam zapłacić 9%. Czyli proszę zwrócić uwagę, tutaj pojawi się taka sytuacja. Mam najczęściej nadpłacony podatek, a mam niedopłatę na składce zdrowotnej i tego się nie da skompensować. Ja składkę zdrowotną będę musiała dopłacić, a będę miała nadpłatę w podatku dochodowym. Ja będę wykazywała w zeznaniu rocznym nie PIT 36L, tylko w PIT 36, bo taki wybieram, tak? Wybieram skalę. Będę wykazywała wpłacone zaliczki policzone według podatku liniowego, a następnie wyliczę podatek według skali i różnica będzie nadpłatą. Ja nie będę korygowała poszczególnych deklaracji miesięcznych DRA w ZUS-ie, przynajmniej jakby mówię, na chwilę obecną jakby nie widzę takiego przepisu i też według zapowiedzi ZUS-u nie ma takiej konieczności. Ja tylko w deklaracji rozliczeniowej rocznej pokażę, płaciłam liniówce 4,9 tyle, a tyle mi wyszło tych składek, a tyle powinnam zapłacić, bo wybrałam skalę podatkową i dopłacam składkę zdrowotną. Pani Ewo, to proszę tylko doprecyzować, czy chodzi o tą zmianę rezygnacja z lipca, od lipca z ryczałtu, tak żebym wiedziała tylko, o który czerwiec chodzi. I proszę Państwa, to jest nie zmiana formy opodatkowania, tylko to jest przeliczenie dochodów za rok 2022. Więc jeżeli ktoś chce również na 2023 zrezygnować z liniówki na skalę, to musi sobie to sam zrobić, tak jak normalnie, do 20 kolejnego miesiąca, nie? Przychód w styczniu to do 20 lutego. Więc na to zwracajmy uwagę, uczulajmy, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo czasem ludzie się budzą nagle, że jednak w ogóle skala jest dla nich bardziej korzystna, no i będą mieli 2023, gdzie już nie będą mogli zmienić formy ogólnie na skalę, tak? Czyli tak jakby sam wybór opodatkowania za rok 2022 całego, czy to na ryczałcie, czy to na liniówce, nie jest zmianą formy opodatkowania, jest tylko przeliczeniem zeznania i generalnie, Pani Konradzie odpowiadając, to liniówka na skalę za cały rok 2022 nic nie robię w CIDG, ja tylko w zeznaniu rocznym zaznaczam, że wybieram opodatkowanie na skali, zeznanie składane tam do 2 maja 2023, więc nie w CIDG nic tutaj nie robimy. Nie ma tutaj problemów, że muszę zmieniać ewidencję przychodów na księgę przychodów, bo przy liniówce i przy skale jest księga przychodów i rozchodów, w obydwu prowadzę remanenty, więc tutaj jest pod tym kątem troszkę powiedzmy mniej zabawy, tak? Właściwie jest kwestia tylko przeliczenia podatku i składki zdrowotnej, znaczy tylko albo aż. Proszę Państwa, podatek liniowy może płacić zaliczki uproszczone, a będziemy za chwilkę o tym mówić, że będzie możliwość odliczenia składek zdrowotnych w przypadku osób na podatku liniowym. Ja o tym za chwilkę będę mówiła i w związku z tym ustawodawca wprowadził nam taką zasadę, że od lipca do grudnia będziemy mogli zaliczki uproszczone pomniejszyć o 19% składek zdrowotnych zapłaconych w okresie pierwszej połowy roku. My na podatku liniowym będziemy mieć to limitowane, natomiast tutaj jeszcze do tego wrócimy, natomiast zaliczki uproszczone na podatku liniowym od lipca do grudnia mają możliwość dodatkowo pomniejszania wysokości swojego podatku, tej zaliczki uproszczonej, 19% zapłaconych składek zdrowotnych z pierwszej połowy roku. I proszę Państwa, coś, co pojawia się od stycznia 2023 roku, to jest to, że będziemy mogli dzielić kwotę zmniejszającą podatek. Ta kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600 zł, nie? Tak, to znaczy w programie, tak zakładam, no bo PIT 5L, PIT 5 to się tam tego nigdzie nie wysyła, więc w programach tylko jak sobie zmienicie tam formę, przeliczycie, nie wiem jak Wy to będziecie robić, tak szczerze powiedziawszy, bo zaliczek nie będziecie przeliczać, tylko będziecie tak naprawdę je wykazywać sumaryczne kwoty, które były, znaczy to też zobaczymy jak będzie wyglądało zeznanie roczne, ale generalnie będziemy wykazywać zaliczki zapłacone na podatku liniowym i będziemy je wykazywać w zeznaniu rocznym,
Następnie będziemy wyliczać podatek według skali, już nie będziemy wyliczać tam podatku, przynajmniej chyba, że we wzorach tak narzucą, nie? Że trzeba będzie sobie wyliczać poszczególne zaliczki. Natomiast na chwilę obecną chyba bym nic z tym nie robiła, tylko poczekała na wzór zeznania rocznego, bo może być tak, że będą tylko wykazywane zaliczki z PIT-u, tych tak zwanych tych PIT-ów 5L, tak, czyli tych takich, no bo tego się nie wysyła nigdzie, nie? A tylko wykaże w zeznaniu, więc jeszcze bym się z tym wstrzymała generalnie. Bo i tak decyzję podejmujemy po zakończonym roku, nie? Więc my przez cały rok jesteśmy na tym podatku liniowym i wyliczamy zaliczki na podatku liniowym. To, że ja dzisiaj podejmę taką decyzję generalnie, że sobie wybiorę opodatkowanie pewnie na skali, to ja na chwilę obecną jeszcze jestem w systemie podatku liniowego. Ja cały czas płacę składkę zdrowotną i podatek według podatku liniowego. Więc przez cały rok nic bym z tym raczej chyba nie robiła. No a po zakończonym roku tylko w zeznaniu rocznym bym to wykazywała, a te PIT 5L, jeżeli nie będzie potrzeby na potrzeby zeznania rocznego, żeby coś tutaj jakby wyliczać na nowo, no to wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby, ale poczekajmy na wzory, bo tak naprawdę to będzie odpowiedź w deklaracjach, nie? Jakie informacje będą potrzebne. I od stycznia 2023 pojawia się też kwota zmniejszająca podatek dzielona na płatników, nie? Mamy tą kwotę 3600. Jeżeli mamy pracowników na umowach o pracę, zleceniobiorców, dziełobiorców, ci wszyscy będą mogli mieć stosowaną kwotę zmniejszającą podatek i dzieloną na płatników maksymalnie trzech. Więc takie osoby będą musiały pilnować, na przykład nie wiem, dzisiaj pracuję u tych trzech, za miesiąc pracuję u kolejnych trzech, u tych wycofuję, do tych składa. Dzisiaj pracuję u trzech, z jednego rezygnuję w kolejnym miesiącu, u tego wycofuję, u tamtego składam. Wiecie, to trzeba, ktoś to będzie musiał, pracownik tego pilnować. Natomiast to wchodzi generalnie od stycznia 2023, że będziemy mogli dzielić kwotę zmniejszającą podatek, składając tak zwane PIT-2, ja mówię tak zwane PIT-2, dlatego że, proszę Państwa, jedna taka podstawowa uwaga. Od przyszłego roku nie ma obowiązku stosowania PIT-2, wzoru, w sensie po prostu, to będzie oświadczenie jakiekolwiek. To może być na kartce papieru, teoretycznie to może być wysłane mailem oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. Generalnie to będzie swoboda pracodawcy, zleceniodawcy, w jaki sposób to oświadczenie o kwocie zmniejszającej przyjmuje. To, co będzie również bardzo ważne, to to, że pracownicy właściwie będą mogli nam tak tymi kartkami tak w te. Przynoszę, wynoszę. Generalnie w trakcie roku mogą nam oświadczenia w każdą stronę, w każdym miesiącu co 5 minut przynosić inne, tak? Oczywiście my nie co 5 minut to będziemy zmieniać, tylko od najpóźniej dochodu kolejnego miesiąca, ale generalnie może być tak, że na przykład pracownik mi co miesiąc przynosi. Dzisiaj mam PIT-2, za miesiąc nie mam. Mam PIT-2, nie mam, nie? I tak w kółko. Więc na to też zwróćmy uwagę. Natomiast przede wszystkim dzielenie na płatników od stycznia 2023. Jeszcze patrzę na pytanie pani Ewy. Co ze składkami dopłacanymi z ryczałtu w rozliczeniu rocznym? Czy podatnik płacił na przykład 558 zł, okaże się, że cały rok przekroczył 300 tysięcy i powinien płacić 1000. Kiedy te zapłacone w rozliczeniu rocznym składki mogą pomniejszyć dochód? Bo ja rozumiem pani Ewo, że to jest pytanie do sytuacji, jeżeli byśmy wybrali ryczałt za cały rok, inaczej, z ryczałtu na skalę za cały rok, i płaciliśmy chyba, że to pani nie chodzi o dochód, tylko przychód, bo to będziemy o tym mówić. To ja za chwilkę o tym powiem, pani Ewo, przy okazji składek zdrowotnych, dobra? Bo zakładam, że tutaj tylko jest błąd, nie? Że nie pomniejszyć dochód, tylko przychód. Rozumiem, że to jest osoba tylko na ryczałcie. I tak pani Beato, dobrze pani Beata rozumie, że za złożenie błędne, nie złożenie PIT-2 odpowiada pracownik. I pani Daria, czy wszyscy od stycznia muszą złożyć nasze oświadczenia? Nie. Nie muszą, jeżeli mamy zastosowane oświadczenia, możemy je pozostawić, możemy sobie wprowadzić też nowe, ale pracownik też nie ma takiego obowiązku. Jak był PIT-2 i się nic nie zmieniło, to PIT-2 zostaje. Nie musi być, że wprowadzamy nowy wzór, mogą być te, które mieliśmy. Tak, pani Mario, jeżeli mamy więcej niż jednego płatnika, to też od 2023 na umowie o pracę. Pod warunkiem, że oczywiście mamy więcej niż, że pracownik złoży nam oświadczenie, że na przykład w jednym zakładzie pracy tu chce 1/12, tak? A na przykład jednak nie chce 1/12, tylko chce 1/24, 1/36, nie? Więc generalnie przy umowie o pracę będziemy dzielić. Proszę Państwa, pani Beato, tak, ministerstwo powiedziało, że niby przygotuje jakieś pakiety dla pracowników, nie? Oświadczeń, coś tam tak mówili, ale nie wiem, jak im to wyjdzie.
I proszę Państwa, mamy ulgi nowe od 2022 dla rodzin 4+, dla seniora na powrót i ulga 26 roku życia. Te wszystkie osoby są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł, zarówno ci, co są na skali, jak i ci, co są na liniówce, na ryczałtach, tak właściwie każdy. Natomiast brakowało przychodów z zasiłku macierzyńskiego i dla tych ulg po prostu je wprowadzono, nie? Oczywiście idziemy dalej do składek zdrowotnych. Składki zdrowotne, proszę Państwa, co nam się zmienia? No, zmienia się najważniejsza rzecz, a mianowicie od stycznia 2023 spółki komandytowo-akcyjne podlegają pod ZUS. Po prostu będą jednym z rodzajów działalności gospodarczej, które będą na ZUS-ie. Jedna uwaga, komandytowo-akcyjna spółka ma dwa rodzaje wspólników. Jest to komplementariusz, czyli ten, który odpowiada za zobowiązania spółki, i akcjonariusz. Tylko komplementariusz podlega pod ZUS. Nie robią tego akcjonariusze. Czyli dalej, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega pod ZUS. Więc jeżeli na przykład ktoś występuje, a są takie spółki, w jednej roli, tak, czyli na przykład ja powiedzmy mam spółkę komandytowo-akcyjną, dajmy na to, że sąd to zarejestrował, bo nie wszystkie chcą, i jestem komplementariuszem i równocześnie akcjonariuszem, to ja będę płacić ZUS-y tylko za komplementariuszową rolę, nie za akcjonariuszową, tak? To jest zmiana, która wchodzi od stycznia 2023. Jeżeli ktoś założył spółkę komandytową akcyjną już teraz, to po prostu z dniem 1 stycznia będzie komplementariusz podlegał pod ZUS, tak? Będzie płacił składkę zdrowotną, będzie płacił ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ktoś w trakcie tam roku 2023, dajmy na to, założy spółkę, to z chwilą wpisu do KRS-u, proszę Państwa, bo tu jest wyjątkowa sytuacja, tutaj nie umowa o umowa spółki, tylko data wpisu do KRS-u warunkuje byt prawny tej spółki i tym samym obowiązek podlegania pod ZUS. Jeszcze patrzę na pytania. Jeśli z ryczałtu prywatny najem, przechodzę na zasady ogólne, to muszę zarejestrować działalność? Nie, Pani Magdo, tutaj się nic nie zmienia generalnie. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają najem prywatny, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ja tu sobie daruję komentarze na temat tego, kiedy mówimy o działalności gospodarczej, a kiedy nie, bo wszyscy wiemy, jakie są z tym związane problemy. Natomiast jeżeli my mamy najem prywatny, to generalnie my nie musimy rejestrować działalności. Jeżeli mamy go na ryczałcie, to może być na ryczałcie. Jeżeli będziemy chcieli za rok 2022, żeby był na skali, to też możemy sobie wybrać skalę, ale to nie powoduje, że trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast Pani uważa, że to jest działalność gospodarcza, no to wtedy wiadomo, że taką działalność trzeba zarejestrować. A jeżeli jest to spółka tylko komandytowa, to kto płaci zdrowotny? Komplementariusz i komandytariusz? Tak, Pani Doroto, tak. W przypadku spółki komandytowej płacą obydwoje wspólnicy. To się nic nie zmieniło. Proszę Państwa, od 1 lipca 2022 roku już nie ma wątpliwości, że prokurenci podlegają pod składkę zdrowotną, czyli 9% ich wynagrodzenia. Jak jest prokurent bez wynagrodzenia, no to nie ma składki zdrowotnej, no bo nie ma 9% zera, nic nie daje. Natomiast od 1 lipca prokurenci podlegają. Co z pierwszą połową roku, ktoś zapyta? No nie do końca wiadomo. Przepis mówi, że wchodzi, że ta zasada wchodzi z dniem 1 lipca. Jeżeli ktoś w starym systemie tych pierwszych 6 miesięcy twierdził, że prokurent nie jest osobą powołaną do pełnienia funkcji i nie oskładkowywał tego, no to okej, zobaczymy, pewnie to tak zostanie. Natomiast od 1 lipca trzeba prokurentów z wynagrodzeniami zgłosić i od wynagrodzenia 9% składki zdrowotnej płacić. No i pojawia się też nowa składka dla osoby współpracującej. Ona będzie mniejsza, będzie wynosiła 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ta zmiana wchodzi w życie od 1 lipca 2022 roku i w związku z tym od 1 lipca składka dla osoby współpracującej jest niższa, 419,92. Tyle powinniśmy płacić miesięcznie za tą osobę współpracującą. I proszę Państwa, odliczenia składek, co się pojawia, a mianowicie skala podatkowa nie ma możliwości odliczenia niczego, żadnej składki zdrowotnej, nie wrzucamy w koszty, nie odliczamy od podatku, nie odliczamy od dochodu, nic z tym nie robimy. Dlaczego oni nic nie mają? No nie mają, bo oni dostają stawkę podatku niższą, nie? Oni mają ulgi, oni mają możliwość rozliczeń z małżonkami, no jakby no za dużo dobrego by było, nie? Natomiast podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa mają możliwości, każdy od czego innego.
podatek liniowy od dochodu, ryczałt od przychodów, a karta podatkowa od podatku. No i teraz generalnie pojawia się taka zasada, że będziemy mogli w roku podatkowym odliczyć za siebie i za osobę współpracującą na podatku liniowym łącznie 8700. 8700 nie ma de facto znaczenia, w którym miesiącu. Ja sobie to mogę zrobić w styczniu, ja sobie to mogę robić, nie wiem, proporcjonalnie co miesiąc. Generalnie nie ma przepisu, który by mówił, że masz to zrobić, nie wiem, na przykład tak jakby narastająco, tak? Mamy pełną swobodę. Generalnie w podatku liniowym nie ma to dużego znaczenia, no bo i tak to wszystko wrzucamy do jednego worka, jednego roku, nie? Więc nie ma to żadnego znaczenia. 8700 składek zdrowotnych, więc realnie zyskamy około 1653 zł w skali roku. Taka jest nasza oszczędność. Tyle będziemy mieli na jakiś all inclusive albo na coś tam, nie? Natomiast to jest za siebie, za przedsiębiorcę i za osobę współpracującą. Co roku ta kwota będzie zmieniana, więc znowu musimy kolejną kwotę tam analizować, jak się zmienia, bo będzie wydawane obwieszczenie o tej kwocie. I proszę Państwa, jedna uwaga. Na podatku liniowym, skoro wchodzi ta zmiana od 1 lipca, ale 8700 jest za cały rok podatkowy, tak, w roku podatkowym nie może przekroczyć, to ustawodawca przecież wie, że my w pierwszej połowie roku już zapłaciliśmy tą składkę zdrowotną jakąś, nie? W związku z tym pozwala nam, żeby tą składkę zdrowotną już licząc nawet dochód za czerwiec, tak, odliczać od dochodu. W okresie od lipca do grudnia generalnie możemy sobie odliczyć te składki zdrowotne, które były zapłacone w pierwszej połowie roku, nie? Natomiast już od dochodu za czerwiec możemy dokonywać odliczenia składek zdrowotnych zapłaconych w pierwszej połowie, nie? To jakby taka jedna uwaga i mamy wybór. Ja mogę to zrobić w lipcu, ja mogę to zrobić w grudniu, nie ma znaczenia. Natomiast nie możemy przekroczyć 8700 w trakcie roku podatkowego. Inaczej jest w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dlatego że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będziemy odliczali składki zdrowotne, ale połowę zapłaconych składek. I to zależy, jakie płacimy składki zdrowotne. Po drugie, jak odliczamy od przychodów, no to pomniejszamy przychody, które są opodatkowane czasem różnymi stawkami podatku, tak? No i tutaj się ktoś jakby zapyta, no dobrze, a jak na przykład mam przychody na 17 i na 8,5, to czy mogę sobie wybrać, od którego odliczam od przychodów? No według mnie nie, bo mamy ten artykuł 11 ustawy o ryczałcie, który mówi, że zawsze jak dokonujemy odliczeń, to robimy to proporcjonalnie, tak? Czyli będziemy sobie liczyli w danym okresie proporcje, ile jest przychodów na 17, ile na 8,5 i będziemy te zapłacone składki, połowę tych zapłaconych składek odliczali proporcjonalnie do tych przychodów. W okresie, to tak naprawdę następuje od lipca, przy czym już od ryczałtu za czerwiec mogę dokonywać odliczenia składek zdrowotnych od przychodu. I od lipca do grudnia mogę dokonywać odliczenia od przychodów składek zapłaconych w pierwszej połowie roku, nie? Więc proszę Państwa, to jest łączny limit. Ja cały czas to mówię. Osoba współpracująca i przedsiębiorca razem 8700, nie że na każdego, nie że na każdego, absolutnie. Proszę Państwa, więc odliczenie od przychodu 50% składek zapłaconych w roku podatkowym zależy, jakie płacimy i też oszczędność będzie różna, bo to też będzie zależało generalnie od tego, na jakiej stawce ryczałtu jesteśmy. Jak będziemy na kilku, to bierzemy proporcje, prawda? I proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga, dobre pytanie też przy okazji Pani Eweliny do podatku liniowego. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, że my możemy w podatku liniowym albo te składki zdrowotne odliczać od dochodu, albo wrzucać w koszty. Teoretycznie byłoby to samo, w sensie podatek wyjdzie nam taki sam, ale na co to wpłynie? No wpłynie nam na podstawę wymiaru składki zdrowotnej, bo jeżeli my wrzucimy w koszty, to nam to obniża podstawę wymiaru składki, a jak odliczymy od dochodu, to nam to podstawę wymiaru składki nie obniży, nie? Więc lepiej wrzucać w koszty. Odpowiadając od razu na pytanie Pani Eweliny. Ale mogę wybrać od dochodu, nie? Tylko po prostu mniej mi się to opłaca, nie? To jest luka ewidentna, nie pomyśleli też pewnie o tym i tyle. Ryczałt więc za czerwiec, tak, można już odliczyć zapłacone zdrowotne od stycznia, Pani Małgosiu. I karta podatkowa, mamy możliwość odliczenia również 19% zapłaconych składek zdrowotnych od karty, od wysokości karty podatkowej.
Również w okresie od lipca do grudnia możemy odliczyć składki zdrowotne zapłacone w pierwszej połowie roku, więc może tak być na przykład, że przez, nie wiem, lipiec, tam, nie wiem, sierpień, wrzesień na przykład nie zapłacimy w ogóle karty podatkowej, bo nam te składki zdrowotne po prostu zeżreją nam ten podatek, nie? I pan Marek, czy prokurent zatrudniony na umowę o pracę powinien dodatkowo płacić składkę zdrowotną sam za siebie? Znaczy, panie Marku, generalnie, prokurent, który jest na umowie o pracę, w sensie rozumiem, że jakby umowa o pracę, inaczej, bo może być tak, że jest prokurentem na umowie o pracę albo jest powołany do bycia prokurentem. Generalnie, jeżeli jest na umowie o pracę, płatnikiem jest zakład pracy. Jeżeli jest prokurentem na powołaniu i otrzymuje wynagrodzenie z powołania na podstawie uchwały, to również tutaj płatnikiem jest spółka, nie prokurent sam. I pani Krysiu, można już w czerwcu. Aha, no tak, a proszę Państwa, tak, ewidentnie oczywiście, że Państwo płacili, tak, to uproszczenie jest faktycznie, zapłaciliśmy za grudzień 381,81, tak, a tutaj jest 12, no oczywiście, proszę Państwa, tutaj powinno być inna kwota, nie, bo żeśmy płacili w styczniu inny okres. Więc mamy 19% na karcie podatkowej i w związku z tym na podatku liniowym, przypominam właśnie, możemy od lipca do grudnia zapłacić tą zaliczkę uproszczoną o 19% mniejszą za wszystkie składki zdrowotne, które zapłaciliśmy od stycznia do czerwca, przy czym dalej nie możemy przekroczyć 8700 zł. I proszę Państwa, pojawiają się zmiany w ryczałcie. Po pierwsze, będziemy płacić ryczałt do 20 stycznia już, przy czym jeszcze rok 2022 do końca lutego, więc teraz wszyscy będą płacić podatek już tak samo, tak? No karta podatkowa wiadomo inaczej, ale generalnie liniówka, skala, ryczałt będą wszyscy płacić zaliczki za grudzień bądź czwarty kwartał do 20 stycznia. Rok 2022 jeszcze wyjątkowo do końca lutego. Deklarację PIT-28 będziemy składali do końca kwietnia, czyli tak samo jak PIT-36, PIT-36L, te PIT-37, nie? Czyli wszyscy będziemy składać tak samo. Natomiast generalnie jeszcze rok 2022 termin na złożenie PIT-28 to jest koniec lutego, przy czym jeżeli ktoś chce wybrać opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, no to wtedy PIT-28 do końca lutego nie składa, tylko składa do końca kwietnia PIT-36, przy czym, żeby termin płatności za grudzień mu nie upływał, no to ten PIT-36 powinien złożyć do 28 lutego 2023 roku. No i powiedziałam jeszcze wcześniej, tam przy okazji pytania pana Marka, że no, ministerstwo powiedziało, że wszyscy będą generalnie, nikt nie straci na Polskim Ładzie. Trochę tak, trochę nie. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie pojawi się dodatkowa praca dla urzędów skarbowych, ale na czym ona będzie polegała? Proszę Państwa, tylko dla osób, które są opodatkowane na skali podatkowej, ministerstwo coś przeliczy. I co przeliczy? Przeliczy, czy ja, jakbym miała zeznanie roczne na zasadach z pierwszej połowy roku i jakbym miała zeznanie roczne na zasadach z po 1 lipca, to która wersja byłaby dla mnie lepsza? Jeżeli by się okazało, że z jakiegokolwiek powodu wersja pierwsza Polskiego Ładu, czyli z pierwszej połowy roku, jest dla mnie lepsza, to będzie bardzo niewielki odsetek pewnie przypadków, ale takie się mogą zdarzyć, to wtedy Urząd Skarbowy poinformuje mnie w ciągu 21 dni od dnia złożenia przeze mnie zeznania, że wychodzi lepiej ten Polski Ład wersja pierwsza. I wtedy faktycznie Urząd Skarbowy zwróci nam różnicę. Natomiast Urząd Skarbowy nie przeliczy niczego innego. Czyli nie przeliczy, czy na przykład, a może wiesz co, ryczałt byłby dla Ciebie lepszy, a może skala, a może powinnaś z ryczałtu zrezygnować dla skali. Nie, tylko jedna rzecz będzie przeliczona. Tylko osoby na skali i tylko czy wersja Polskiego Ładu po 1 lipca jest dla nas lepsza niż wersja z pierwszej połowy roku, czyli do 30 czerwca. Za rok, Pani Agnieszko, 2020 składamy do końca lutego PIT-28. Od kolejnego roku już do końca kwietnia. Pamiętamy o tym, że jeżeli chcemy, żebyśmy nie mieli terminu płatności za grudzień do końca lutego, bo chcemy wybrać skalę w sumie za cały rok 2022, to wtedy musielibyśmy złożyć PIT-36 już do końca
lutego. Przy czym chyba sobie się z tym może jakoś tak mega nie śpieszyła, po prostu zapłaciłabym ten grudzień na ryczałcie, a potem po prostu sobie to i tak skompensujemy w zeznaniu rocznym, tak? Planujący funkcję z powołania przez walne zgromadzenie udziałowców spółki z od honorariów dziennikarskich powinien płacić składkę zdrowotną. Nie jestem ale w sensie tych honorariów to nie jest z tego powołania, tak? Nie jestem pewna, Pani Jerzy, tak powiem szczerze, w tej chwili. Musiałabym się nad tym zastanowić. Jeżeli by Pan przez organizatora mailowo, to ja chętnie odpowiem, tylko się muszę zastanowić, dobrze? Pani Moniko, kwota odliczenia składki zdrowotnej przy kilku wspólnikach, na przykład spółki jawnej, jest po 8700 dla każdego wspólnika, dla każdego przedsiębiorcy. To nie jest na spółkę jedną. I proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, na przykład macie spółkę opodatkowaną na ryczałcie i jeden ze wspólników chce wybrać zamiast tego ryczałtu skalę, to wszyscy wspólnicy muszą to wybrać, nie? Za cały rok podatkowy. Nie ma możliwości, żeby jeden wspólnik został na ryczałcie, a drugi wybrał skalę. Wszyscy wspólnicy muszą generalnie wybrać skalę. Tak, proszę Państwa, generalnie spółka cywilna przy wspólnikach to jest na przedsiębiorcę, nie na spółkę. A co jeśli na podatniku zapłaci mniejszą składkę zdrowotną niż 8700, czy nadal możemy odliczyć 8700? Nie, proszę Państwa, zapłacone. Tam jest przepis, który mówi, to limit to jest 8700, ale to muszą być zapłacone składki zdrowotne. Jak zapłacimy mniej, to odliczymy mniej i tym samym nasza korzyść też będzie mniejsza. Proszę Państwa, jeżeli wybierzemy zmianę z ryczałtu na skalę, to wtedy po prostu musimy mieć sporządzony remanent na 1 lipca, nie? Czyli od tego momentu, kiedy przechodzimy na skalę podatkową z ryczałtu. Odpowiadając na pytanie Pana Zbigniewa. I jeszcze pytanie Pani Kasi. Niższa składka za osobę współpracującą w ZUS za czerwiec płatnym w lipcu, czy w deklaracji za lipiec płatnej w sierpniu? Ten przepis mówi, że to wchodzi w życie od 1 lipca, więc w mojej ocenie to powinno być od deklaracji za lipiec płatnej w sierpniu. Czy przy spółce cywilnej możemy składkę zdrowotną dać w koszty? Generalnie, jeżeli spółka cywilna jest opodatkowana na podatku liniowym, tak, to w takiej sytuacji można wrzucić w koszty albo odliczyć od dochodu. Pani Kasiu. Boże, Pani Małgosiu. Ryczałt, można odliczyć składki zapłacone czy składki deklarowane w ZUS? Podatnik rozpoczął działalność w 2022, wie, że przekroczy 60 tysięcy i płaci już 559, a nie to, co deklaruje w ZUS, 335,94. A, wiem, o co chodzi. Czyli jakby on wie, że płaci, no bo zaczął, więc płaci na podstawie danych z roku bieżącego, natomiast będzie miał, znaczy generalnie właśnie one są tak, ten przepis mówi o tym, że ona ma być zapłacona. Już sekundka. Zapłacone. Sekundkę, muszę sobie zobaczyć normalnie to. 50%. Jeżeli nie zostały zapłacone w roku podatkowym. A czy tu jest trochę problem, tak szczerze powiedziawszy w ogóle, bo jak zwrócimy uwagę, to w sumie one są zapłacone w roku podatkowym, tak? Więc jeżeli my będziemy mieli na przykład dopłatę potem w deklaracji rozliczeniowej, to tak formalnie, nie wiem co na to ZUS, ale tak formalnie to te dopłaty powinny być odejmowane od przychodu w kolejnym roku, nie? Bo one nie są zapłacone w tym roku podatkowym, tylko w kolejnym roku podatkowym. No tutaj widzę taki trochę problem z tymi dopłatami, nie? One mają być zapłacone w roku podatkowym, więc odpowiadając na pytanie Pani Iwony, to według mnie tylko tą mniejszą składkę zdrowotną może odliczyć w danym roku podatkowym, czyli w 2022. Dobrze, proszę Państwa, my już powoli kończymy. Jeżeli by były jeszcze jakieś też pytania, to Państwo też wiecie doskonale, jak mnie tam gdzieś tam dorwać w internetach, ewentualnie przez organizatora. Ja też jeszcze poproszę o czat, jeżeli by były jakieś pytania, na które nam się nie udało mi się teraz odpowiedzieć, to ja też przez organizatora na te pytania z czatu oczywiście Państwu odpowiem. Ja bardzo dziękuję za możliwość spotkania, omówienia tego Polskiego Ładu i oddaję głos generalnie tutaj do koleżanek.
Dzień dobry Państwu. Parę zdań o nas. Właściwie no Państwo wiecie, że współpracujemy z księgowymi, z księgowością, z biurami od wielu, wielu lat. Oczywiście zaczęło się od naszego systemu Ramzes, natomiast też znamy Państwa bolączki i Państwa zapotrzebowania. Szukamy na rynku, w związku z tym też nasze dossier rozszerzamy o kolejne oprogramowanie, które może Państwu pomóc. Wyszukujemy różnych jakichś nowości, ale praktycznych, te, które faktycznie w Waszej pracy codziennej mogą się przydać. I jak troszkę parę słów o Saldeo. Wiem, że na pewno część użytkowników, dzisiejszych osób, które są na webinarium, korzysta z Saldeo Smart. Ja jednakże też wiem, że część z Państwa po prostu nie zna też funkcjonalności, a osobom, które nie znają Saldeo Smart, zalecam no, chociażby spotkanie się na prezentacji i pokazanie, jak system wygląda. Niekoniecznie Państwo musicie się na niego decydować. O co chodzi z Saldeo Smart? Przede wszystkim ja może wrócę jeszcze, do czego system służy i dlaczego Saldeo Smart. Saldeo po to, żeby Państwu ułatwić życie. O to chodzi, tak? Żeby tą pracę odtwórczą zdjąć z Państwa barków, bo wiemy dobrze, że przepisy prawne faktycznie spędzają Państwu sen z powiek. Wcale się nie dziwię, bo trudno się w tym gąszczu rozpoznać i w praktyce zastosować zapisy, które niekoniecznie, jak zresztą Pani Patrycja mówiła, są właściwie dobrze napisane i przewidują różne sytuacje. Także interpretacja też zajmuje Państwu na pewno dużo czasu. W związku z tym to Saldeo Smart, o którym chciałabym parę słów dosłownie, było potrzebą Państwa tak naprawdę, bo geneza jest taka, że do producenta Saldeo Smart zgłosił się klient, a właściwie biuro rachunkowe, które go obsługiwało i stwierdziło, że no tak, dużo się zmienia, marnujemy czas na przepisywanie danych, które właściwie można do programu księgowego w jakiś inny sposób zaimportować i nie marnować tego czasu ludzkiego, może to zrobić właściwie maszyna. No i tym sposobem powstało szybko Saldeo Smart, tak? Najpierw był odczyt oraz możliwość wystawiania faktur, bo też taka była potrzeba, bo w tych czasach aktualnych, zgłaszając się klient do biura rachunkowego, chce mieć tą pełną, kompleksową obsługę, tak? Czyli może wystawiać faktury, nie zastanawia się, jaki program. Dla księgowości jest to ogromna zaleta, bo może te dokumenty importować, też nie musi ich przepisywać. Więc Saldeo Smart obsługuje zarówno faktury kosztowe, faktury sprzedażowe, faktury pro forma, jak również inne typy dokumentów, umowa, pisma czy zamówienia. Więc też proszę o tym pamiętać. W związku z obsługą sprzedaży, która się pojawiła, bo ten system cały czas jest rozwijany, pojawiła się oczywiście obsługa wierzytelności, no bo to jest jakby nieodzowny element przy prowadzeniu sprzedaży, no i oczywiście prowadzeniu faktur kosztowych. W związku z tym też pojawiła się wymiana informacji. No bo oczywiście biuro rachunkowe, otrzymując dokumenty od klienta, czasami ma wątpliwości, co to za koszt, szczególnie przy pełnej księgowości, co to za MPEG, jak zakwalifikować dany koszt, jak zadekretować. No i tutaj pojawiła się kolejna funkcjonalność, tak? Kolejna, która powoduje, że można te informacje wymieniać między biurem rachunkowym czy księgową, a firmą czy pracownikami firmy, tak? Właśnie w zakresie obsługi dokumentów. I też chcę zaznaczyć nie tylko dokumentów typu faktura, no bo głównie na tym się skupiamy, ale również dokumentów typu pisma na przykład, które przychodzą czy z Urzędu Skarbowego, czy z ZUS-u. To wszystko mamy w jednej platformie i archiwizowane. To też jest istotne później w jakichkolwiek sytuacjach konfliktowych czy wątpliwościach. Zawsze możemy wrócić do tej pełnej wymiany informacji i jeszcze raz doczytać się tego, czego potrzebujemy. W związku z ja tym, przepraszam, że... jestem tu, tak, ja tak? Mogę się włączyć? Ja tak, a jakbyś później, przepraszam, ja jedno słowo tylko powiem, jakbyś później mogła się włączyć, bo jakieś szmery i szumy, przepraszam. Jasne, oczywiście, że tak zrobię. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na rzecz dotyczącą, tą, którą powiedziałaś a propos obsługi wierzytelności, bo zawsze kiedy o tym mówimy, to przypomina mi się takie zdarzenie. Pewnie Państwo wiedzą, my bierzemy udział w programie certyfikacyjnym Solidna Firma i ono polega między innymi na tym, że jesteśmy badani pod kątem terminowości naszych opłat, terminowości naszych zobowiązań. I po prostu wygląda to w ten sposób, że pokazujemy, dajemy dostęp osobie audytującej do Saldeo
I za pierwszym razem, kiedy to zrobiliśmy, to autentycznie pani była zachwycona i powiedziała, to jest cytat, pokażcie to innym przedsiębiorcom. Po prostu chodzi o to, że w Saldeo przedsiębiorca, klient biura rachunkowego, a wiemy, że tutaj jest sporo biur rachunkowych, może uporządkować sobie kwestie zobowiązań w prosty sposób i właściwie za darmo. No to jest oczywiście kwestia biura rachunkowego, ale biuro rachunkowe mając odczyt, panel klienta może udostępnić za darmo. I tym samym dając swojemu klientowi dodatkową korzyść w postaci prowadzenia zobowiązań w czytelny, prosty sposób. Już tu Justynka będzie pewnie mówiła o tych możliwościach zlecenia przelewów i tak dalej, które są dodatkową korzyścią. Bardzo proszę o tym pamiętać i jeżeli Państwo macie Saldeo, a nie korzystacie, nie dajecie tej funkcji swoim klientom, to proszę się koniecznie do nas odezwać. Tak, to dokładnie. Tyle, przepraszam Justyna, wyłączam się. Proszę bardzo. Dokładnie. I to nawet nie jest kwestia tego, że generowanie przelewów Państwo musicie wykonywać jako księgowość czy jako biuro rachunkowe. Najczęściej wdrażając obiegi elektroniczne dokumentów, ta przyjemność jest oczywiście po stronie klienta. Tutaj istotnym elementem jest to, że właśnie w ramach obiegu, o którym też chciałam powiedzieć, ale to Państwo wiecie, co to jest obieg elektroniczny dokumentów, więc nie będę na pewno definicji tutaj przekazywać. Po prostu jest robiony odpowiedni etap do płatności i dokument, który z tego etapu na przykład trafia do księgowości, do biura rachunkowego, no, macie Państwo pewność, że jest opłacony, więc wiecie, jak zakwalifikować dany koszt, w jakim miesiącu, tak? I kiedy też, bo ta informacja oczywiście pojawia się na dokumencie. Żeby nie przedłużać, jeszcze szybko obsługa kadr, no tu głównie to jest ukłon w stronę no, działu kadr w firmach czy HR-owców, którzy chcą mieć cały czas dostęp, znaczy cały czas, no, raczej taki bieżący dostęp do dokumentów pracowników, no bo oczywiście związane z różnymi, z różną obsługą, czy z przedłużaniem umowy, czy ze szkoleniami, czy BHP, czy medycyna pracy. No i tutaj Państwo też w ramach pakietu można obsługiwać w ten sposób kadry, przychodzą przypominajki do osób odpowiedzialnych, że kończy się jakiś termin, na przykład właśnie, a raczej zbliża się termin kolejnego szkolenia, czy badania lekarskiego, między innymi. Oczywiście to może dotyczyć również umów, czy umów czasowych, czy umów zlecenia, czy innych. Ta pełna obsługa, gdzie mogą mieć dostęp oczywiście określone osoby. Tak wiadomo, bo spełnia oczywiście zasady bezpieczeństwa, także nie wszyscy po stronie firmy muszą mieć dostęp do dokumentów, tylko te osoby, które powinny mieć. No i oczywiście po stronie biura. Proszę zauważyć, że to zmniejsza po prostu Państwa obsługę, tak, ze strony czy kadrowo-płacowej troszkę obsługę firmy. Państwo macie i tak dużo na głowie, więc takie drobne rzeczy, które zajmują naprawdę dużo czasu, mogą z Państwa barków być zdjęte. Kilka liczb na potwierdzenie, że to faktycznie działa i to i duża ilość klientów korzysta z tego systemu. Ja może się skupię tylko na paru liczbach, żeby nie przedłużać, bo nie chcę też Państwa męczyć. 4 100 000 odczytywanych faktur miesięcznie. No to faktur, nie stron, więc to pokazuje, jak dużo już użytkowników skorzystało i sobie ceni faktycznie pracę na systemie. W związku z tym też ogromna ilość integracji, 41 jest gotowych integracji z programami księgowymi. Oczywiście ta liczba też się cały czas poszerza. Dlaczego tak? Dlatego, że wiemy, mamy świadomość, że Państwo jesteście przyzwyczajeni często do swoich systemów finansowo-księgowych. Nie chcemy, żeby klienci zmieniali swój system, bo Państwu się na przykład dobrze pracuje, znacie dobrze, wiecie jak pracować. Nauka nowego to też ogromna ilość czasu, którą trzeba poświęcić jednak. Więc i to są najczęściej wykorzystywane na terenie Polski systemy, ale nie tylko oczywiście na terenie Polski. Ta liczba cały czas jest poszerzana, więc proszę też o tym oczywiście pamiętać. I skoro mówimy o digitalizacji, no to muszę też Państwu powiedzieć, że bardzo dużo przed nami, tak? W innych krajach Unii Europejskiej zdecydowanie lepiej to wygląda. Jeżeli chodzi o nas, no to troszkę na szarym końcu, jeżeli o Unię chodzi. Natomiast troszkę też tych dobrych informacji, że jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, faktycznie ta digitalizacja dokumentów, cyfryzacja troszkę lepiej postępuje, bo jesteśmy na drugim miejscu.
nie jest źle. Natomiast Państwo sami dobrze wiecie, że w tą stronę idziemy, digitalizacji to jest nieuniknione i każdego z nas, i Państwa, i nas to dotyka zresztą już w różnych obszarach. Bardzo prosto możecie Państwo, zresztą Państwo wiecie, na przykład w kontaktach z urzędami, tak? Już w dużej mierze załatwiamy to w formie typowo elektronicznej, czyli już ten papier jest faktycznie wycofywany. Niewątpliwie cyfryzację u nas mocno przyspieszyła pandemia. Państwa dotknęła, nas dotknęła, my też przeszliśmy na zdalną pracę. My byliśmy akurat faktycznie mocno przygotowani do tego, bo no, z racji też działalności, którą prowadzimy. Natomiast proszę pamiętać, że ci klienci, którzy zdecydowali się na typowe rozwiązania online'owe, w ogóle cyfryzację, w ogóle nie mam tego słowa znaczenia, nie mówię tu tylko oczywiście o Saldeo, tylko w ogóle, to są firmy, które pozostały z reguły na tych rozwiązaniach, zauważyły, jak zwiększyła się efektywność pracy, jak dużo faktycznie Państwo zaoszczędziliście też kosztów, no bo jednak papier, toner, inne rzeczy, no to można wymieniać, faktycznie to są w tej chwili duże koszty i też w czasach aktualnych też Państwo chcecie na pewno je oszczędzać, więc warto się zastanowić i ewentualnie z nami się skontaktować, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani. W dzisiejszych czasach ja też puszczę filmy, króciutki bardzo, więc jak wygląda praca mobilna, no bo z racji pracy zdalnej, hybrydowej też bardzo dużo osób się przemieszcza, pracuje z różnych miejsc, nie zawsze siedzimy w biurze, korzystamy często z telefonu i generalnie większość obsługi, czy banki, czy nie banki, przelewy, bliki, faktycznie to wszystko z poziomu telefonu wykonujemy. Również te rozwiązania, o których rozmawiam dzisiaj, pokazuję dzisiaj, czyli Saldeo, a później Amodi, też oczywiście mają wersję na telefon. Krótki film, jakie to jest proste, bo wiem, że też Państwo nie wszyscy z tego korzystacie. Szczególnie to rozwiązanie cenią sobie Państwa klienci biura rachunkowego czy księgowego. To oddaję. Ja będę się wtrącać troszkę do filmiku, bo to jest muzyczka, którą może troszkę ściszę. Mam nadzieję, że słychać. Tak, użytkownik, to w kwestii użytkowników Saldeo Smart bardzo prosto jest założyć hasełko. Ta opcja mobilna jest dostępna do ściągnięcia ze sklepu Google Play. Ona jest bezpłatna w ramach pakietu Saldeo tego przez przeglądarkę. I zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Ustawiamy tylko kod 8 do 8 cyfr 6. Korzystamy z loginu, który mamy jakby założony z poziomu aplikacji Saldeo Smart. Logujemy się do smartfona po oczywiście ściągnięciu, tak jak każdej gry czy innego oprogramowania. I tak. Chcąc zaoszczędzić czas, nie musimy tutaj korzystać ze skanera w firmie. Możemy zeskanować, jest bardzo dużo rozwiązań właśnie na telefon, jeżeli mówimy o skanowaniu dokumentów. Zapisujemy w telefonie, tutaj też kolega za chwilę nagrał na filmiku, on też będzie dostępny dla Państwa, właśnie taką wersję faktury paskową, ten pasek, tak? Teraz coraz częściej się spotykamy, bo z drukarek fiskalnych można drukować faktury, nie trzeba wtedy mieć dodatkowo jeszcze urządzenia. I obydwie formy są jak najbardziej, czy A4, czy właśnie ten pasek są odczytywane przez system i dane z tych dokumentów również. Też proszę pamiętać, że tą czynność może wykonywać klient Państwa, tak? Może dodać te dokumenty ze swojego telefonu i Państwo jako biuro czy księgowość, która jest w firmie jako dział, te dokumenty widzi automatycznie po dodaniu do systemu i do tego jeszcze odczytane, jeżeli je odczytujemy. Jest jeszcze opcja bez odczytywania, czy klient może tylko dodać PDF-a i Państwo będziecie odczytywać jako księgowość. No to już jest kwestia dogadania się oczywiście z klientem i ustalenia, co jest wygodniejsze. Niewątpliwie odczytywanie przez firmę jest wygodne, bo dokument zostanie od razu, może zostać od razu opisany, czyli otrzymacie Państwo od razu informacje, co to jest za koszt i wiecie, jak zadekretować dany dokument, tak? Później go importując do programu księgowego.
Ten filmik będzie dla Państwa też dostępny do obejrzenia. Proszę zobaczyć, filmik trwa około niecałe 5 minut i to jest dodanie dwóch dokumentów. Natomiast trzeba odjąć jeszcze ten czas z przodu i kolejne dogrywki, tak, które tu Państwo macie, więc myślę, że ten czas jest dużo krótszy. Tu kwalifikujemy koszt do miesiąca, typ dokumentu, jak Państwo widzicie, faktura kosztowa, oczywiście mogą być inne typy, o których już wspomniałam. No i weryfikujemy dokument z poziomu aplikacji mobilnej. Dane podstawowe, obligatoryjne, które są na fakturze, są odczytane. Zaraz się pokażą. Natomiast system też jest learning machine, czyli uczy się kwalifikacji kosztowej, więc on sobie już tutaj, proszę zobaczyć, nawet podpowiedział kategorię, opis zdarzenia, rejestr. No to oczywiście w tej chwili mamy książkę przychodów i rozchodów. Natomiast w przypadku pełnej księgowości będzie też podpowiadał wzór księgowy. Nie za pierwszym razem, ale za którymś tam razem, w momencie, kiedy będziemy podobny typ dokumentu wprowadzać. Też proszę zobaczyć, że faktura jest dosyć zniszczona, a system odczytał sobie odpowiednio dane. To samo dotyczy tej faktury paliwowej, krótkiej, tej jego paska. Mamy datę wystawienia, sprzedaży, termin płatności. Tutaj oczywiście jest też obsługa metody kasowej czy mechanizmu podzielonej płatności, jak najbardziej. No i tutaj parametryzacja, wymiary i podsumowanie VAT. Jeżeli tych stawek jest więcej, to odpowiednio oczywiście zostają odczytane i waluta. Tak? Generalnie funkcjonalność jest bardzo podobna do tej, która jest w wersji przeglądarkowej typowo. Natomiast sam eksport do programu księgowego faktycznie musi się odbyć już na poziomie aplikacji standardowej. Idąc dalej, witamy w nowych czasach, no trudnych czasach faktycznie. No i jak Państwa codzienność wygląda? W momencie, kiedy nie mamy archiwum elektronicznego dokumentów i dostępu na bieżąco od strony firmy, właściwie każda w tej chwili firma to jest nie tyle nowoczesna, co współczesna, no to mamy problem z odszukaniem dokumentów, jeszcze biorąc pod uwagę, że faktycznie na przykład hybrydowo pracujemy. Ten problem rozwiązują nam różne aplikacje, w tym Saldeo Smart. Firma ma tą przewagę, że faktycznie ma bieżący dostęp, może robić różne zestawienia, planować budżet, sprawdzać, jakie były koszty, ewentualnie próbować je ograniczać. No to czy inwestować, chociaż w tych czasach to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Natomiast ze strony biura księgowego jest ta ogromna zaleta, że to nie biuro musi robić, nie księgowość musi to robić, bo może to robić firma sama, nie musi dzwonić, a księgowość ma czas faktycznie na przykład na właśnie interpretację przepisów prawnych czy szukanie odpowiedzi na swoje pytania. Jak wygląda praca bez biura rachunkowego, bez Saldeo czy bez innych systemów, przy czym tu Saldeo faktycznie wyróżnia się tym silnikiem OCR na tle innych rozwiązań, które są na rynku, no to Państwo dobrze znacie, tak? I to zresztą Rusynek bardzo dobrze przedstawia, chaos kompletny, bo firmy wysyłają Państwu albo mailem zeskanowane, albo przynoszą tam około 10, powiedzmy, cały plik dokumentów, które musicie Państwo w dosyć szybkim czasie faktycznie wprowadzić do systemu ręcznie. W międzyczasie pojawiają się telefony, bo znalazłem jeszcze fakturę, więc ja ją może zeskanuję i wyślę mailem, albo telefony, no dobrze, ale ile ja mam do zapłacenia składek, ile ja poproszę, bo właśnie mi się zepsuło jakieś urządzenie, ja nie wiem, czy jest na gwarancji, poproszę o skan dokumentu. I tak dalej, i tak dalej. Państwo bardzo dobrze znacie to z rzeczywistości, nawet jeżeli w tej chwili tak już nie pracujecie, to jeszcze niedawno faktycznie ta praca tak wyglądała bez tych dodatkowych właśnie rozwiązań, które pojawiły się od jakiegoś czasu. A jak wygląda Saldeo Smart? To wszystko jest w jednym archiwum, w jednym miejscu. Dokumenty są dodawane przez, i takie zakładamy, tak zakładamy pracę biura rachunkowego, że to nie Państwo będziecie dodawać, tylko właśnie firmy, bo im też jest z tej perspektywy wygodniej. Dodają dokumenty, opisują tak jak dotychczas, tylko już saldo, a nie z tyłu dokumentu.
Państwo macie do tego dostęp, firma też ma dostęp, w związku z tym na bieżąco może sobie pobierać informacje, które go interesują, ją, firmę, przepraszam. Proszę też zwrócić uwagę, że system jest bardzo elastyczny i mając świadomość, jak w tej chwili Państwo pracujecie i Państwa firmy, no to jest bardzo dużo możliwości dodawania do systemu dokumentów. Oczywiście przez aplikację mobilną, o której już mówiłam, jest możliwość dodawania przez przeglądarkę, tak jak i ja tam pokazywałam, jak to też dodawanie z panelu klienta przez klienta, bądź przez biuro, bo to z dwóch stron. Przez aplikację mobilną też oczywiście księgowość i biuro może, i firma może wprowadzać. Jest możliwość wysyłki mailem, jest możliwość dodawania z pliku, jeżeli na przykład ściągamy z platformy skądś dokumenty, często na przykład te typu Uber i inne mają faktycznie hurtem, ściągamy faktury kosztowe czy sprzedażowe. No i oczywiście jeżeli tradycyjna metoda, bo mamy klientów, którzy jednak z jakichś powodów nie chcą skorzystać z tych nowych rozwiązań, no to przynoszą dalej nam papier, to tutaj możemy wrzucić do podajnika, zeskanować i te dokumenty od razu pojawią się w systemie Saldo Smart odczytane. No i też, tak jak mówiłam, system się rozwija nie tylko pod względem funkcjonalności, ale również pod względem przepisów prawnych. No, nie wyobrażamy sobie inaczej, żeby było. My o tym dobrze wiemy również. No i tutaj krajowy system e-faktur. Kolejna zmiana, która będzie Państwu sens powiek na pewno spędzała. Faktury ustrukturyzowane i nie tylko. I tutaj już w Saldo Smart jest ta funkcjonalność. Czyli można pobierać do Saldo Smart faktury właśnie z tego systemu i to może robić zarówno firma, jak i biuro rachunkowe. No to jest też kwestia wewnętrznych Państwa ustaleń. A w związku z tym z KSeF-em, który lada moment niestety nas faktycznie obligatoryjnie dotknie, jeszcze trochę czasu mamy, więc możemy się do tego jeszcze przygotować, no to nie wyobrażam sobie bez pracy, bez obiegu faktury kosztowej, bez obiegu w ogóle faktury, tak? Bo w systemie mogą się pojawić dokumenty, które nie powinny się pojawić, czyli nie mają uzasadnienia żadnego, nie, na przykład towar nie był zamawiany, a dostaliśmy fakturę, albo faktura jest nieprawidłowo wystawiona i mamy do niej dużo wątpliwości, to teraz biuro rachunkowe, pobierając taką fakturę na przykład bezpośrednio z KSeF, bez opisu, no to szczerze mówiąc, skąd ma wiedzieć, czy faktycznie ta faktura powinna powstać i jest uzasadniona? Nie wiem. No i tutaj wyobrażamy sobie taką sytuację, że albo firma, czy klient Państwa, albo Państwo ściągacie do Saldo, klient Państwa obsługuje ten dokument, czyli go opisuje, zatwierdza, że faktycznie jest to faktura, która powinna się znaleźć w systemie, no i dokonuje płatności, bo wiemy, że musi. I tutaj dopiero wchodzi biuro rachunkowe. Istotnym elementem jest to, że biuro widzi te dokumenty, czy to doda klient, czy Państwo dodacie, no widzi od początku, czeka tylko na akcept i przesunięcie jakby do Państwa etapu. No i oczywiście ten finał, eksport do programu księgowego z opisami i z odpowiednią dekretacją. Jest to istotne, bo mieliśmy u nas w firmie na taką sytuację, że dotarła do nas faktura, jakaś firma chciała wyłudzić po prostu pieniądze i faktura kosztowa, która została do Saldo wprowadzona, bo my też oczywiście korzystamy, chociaż często jest tak, że szef bez butów chodzi, ale korzystamy. No i tutaj oczywiście zanim została zaakceptowana, została zweryfikowana, no i okazało się, że jest nieuzasadniona, nie powinna zostać wystawiona, jest fikcyjna. Więc też proszę mieć to na uwadze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak, o obsługi dokumentów i szczególnie jeżeli właśnie wejdzie KSeF. Efekt właściwie ja już o nim mówiłam wielokrotnie w trakcie tej prezentacji, też niektórzy użytkownicy z Państwa wiedzą, bo pracują. Natomiast ja tutaj powołam się tylko na jedną rekomendację, której nie mamy pisemnej, ale na rozmowę z moimi klientami, szczególnie jedna rozmowa mi zapadła w pamięć, że firma, biuro rachunkowe poleca swoim klientom obieg elektroniczny, właśnie po to, żeby mieć to bezpieczeństwo, że został dokument prawidłowo zakwalifikowany, został zaakceptowany i biuro rachunkowe ma pewność, że faktycznie może dekretować ten dokument w pełni opisany i wie jak. Po drugie, firma stwierdziła, że dzięki temu zaoszczędza przynajmniej na jednym kliencie 3 dni pracy, w związku z tym może przyjąć do obsługi większą ilość klientów,
a firma bardzo sobie chwali, bo właśnie może generować przelewy i do tego wszystkiego jeszcze ma bieżący dostęp do dokumentacji, która jest dla nich bardzo istotna. My bardzo dawno temu, faktycznie na początku, nie pamiętam, który to był, bo od 2014 zajmujemy się Saldeo, ale generalnie na samym początku my wprowadzaliśmy obieg elektroniczny w takiej duńskiej firmy sieci sklepów w Polsce. I nie ukrywam, do tej pory pracują, bardzo sobie chwalą, ale istotnym elementem jest to, że oni mają centralę właśnie w Danii. No i tam kiedyś była kontrola i sama księgowość do mnie odezwała i powiedziała, że wow, faktycznie, bardzo fajny system, taki oni takiego nie widzieli, no to było jeszcze parę lat temu, chyba 3 czy 4. I sobie bardzo, bardzo, bardzo chwalą, ale faktycznie system został wprowadzony do nich, bo zmienił się dyrektor generalny na Polskę, który jest bardzo mobilny i stwierdził, że nie, on musi mieć panowanie nad dokumentami. To nie może być tak, że gdzieś dokumenty są widoczne po długim czasie, dopiero jak zostają zadekretowane księgowości, on musi je wszystkie, on chce je wszystkie akceptować, chce sprawdzać koszty. No i tym sposobem właśnie pracują na Saldeo Smart o elektronicznym obiegu dokumentów. Idąc dalej, faktycznie my Saldeo Smart od długiego czasu się zajmujemy, natomiast w międzyczasie odkryliśmy bardzo fajny system Amodit. Właściwie to jest technologia, nie system, trudno to nazwać nawet aplikacją, która pozwala dosłownie każdy proces, który jest w firmie, stworzyć. Dosłownie każdy i nie tylko dotyczący obsługi samych dokumentów, typu umowa, faktura, ale na przykład obsługa reklamacji, obsługa helpdesku, czy ewidencja sprzętu, czyli samochodów, czy licencji, oczywiście z przypominajkami, że pewne polisy na przykład się kończą, czy licencje i tak dalej, i tak dalej. Te wymienione tutaj obszary to są oczywiście przykładowe, tak? One są najczęściej wprowadzane, wdrażane w firmach, no bo faktycznie najwięcej problemów przysparzają, szczególnie w większych firmach. To jest produkt generalnie kierowany bardziej dla firm niż biur rachunkowych. Natomiast no, nieoceniona jest jednak faktycznie jakby korzyść dla też księgowości czy biura rachunkowego, jeżeli firma korzysta z takich rozwiązań. Ja się skupię tylko naprawdę na szybciutko na paru takich istotnych elementach i najczęściej wykorzystywanych, no to oczywiście obsługa wniosków urlopowych. Nie ma firmy bez wniosków urlopowych. Obsługa tu jest bardzo prosta. Pracownik wprowadza prośbę, raczej wniosek o urlop, przełożony akceptuje, a najważniejsze jest to, że to wszystko jest eksportowane do programu kadrowego od razu, automatycznie, czyli nie trzeba przepisywać tych danych, one są automatycznie przenoszone. Obsługa rekrutacji, onboarding, oceny, różne dane kadrowe i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystko, co w firmie jest wykonywane w związku z obsługą kadrową, może mieć miejsce właśnie w Amodicie. Umowy. Umowy też, nie ma firmy, która nie podpisuje umów, czy z pracownikami, czy z kontrahentami zewnętrznymi. Krótki filmik, bo ja mogę mówić, ale chyba on najlepiej pokaże, jak wygląda tradycyjny sposób i Państwo go dobrze znacie, a jak może wyglądać w Amodicie. Ja później parę słów dodam. Tradycyjne podpisanie umowy to spore przedsięwzięcie. Drukowanie w kilku egzemplarzach, pakowanie, przesyłanie kurierem, parafowanie wielu stron i podpisanie przez kilku członków zarządu, którzy przecież nie muszą być w tym samym miejscu i tym samym czasie. Ponowne pakowanie, odsyłanie kurierem, przeglądanie, parafowanie i podpisanie przez członków zarządu drugiej strony, no i ponowne odesłanie jednego egzemplarza. Uff, a co jeśli okaże się, że jednak trzeba zmienić treść umowy? Wszystko trzeba zacząć od początku. Czy można inaczej? Tak. Korzystając z Amodit, umieszczasz umowę w systemie, wskazujesz, kto ma podpisać i wysyłasz do zaufanego serwisu zapewniającego bezpieczeństwo Twojego dokumentu. Każdy otrzyma indywidualny, spersonalizowany link do umowy oraz kod SMS. Będąc w dowolnym miejscu na świecie, korzystając ze swojego telefonu, tabletu lub laptopa, złoży bezpieczny podpis elektroniczny. Wszystko w kilka minut, w prosty sposób, bez zakładania konta i bez opłat. I podsumowując bardzo krótko to, co zostało pokazane, właśnie.
Przede wszystkim, co gwarantuje Saldao Smart? To, że możemy mieć tu bazę szablonów, gdzie tylko uzupełnimy określone elementy. Jeżeli mamy na przykład standardowe umowy podpisywane z kontrahentami i korzystamy z tych samych wzorów, oczywiście możemy je zmieniać. Wspólna praca na dokumencie, wersjonowanie, czyli co to oznacza, bo często mam takie pytanie w sytuacjach, kiedy robię prezentację. Mianowicie może pracować na dokumencie, żeby oszczędzić czas paru osób w tym samym czasie. W międzyczasie może być jeszcze, można na zewnątrz udostępnić taką umowę na przykład do kancelarii prawnej czy prawnikowi, który może ją zaopiniować. Każda wersja umowy się zapisuje, a w obiegu idzie ta finalna, tak, która wychodzi spod ręki każdej osoby, która tam wprowadza swoje modyfikacje czy wyraża swoje zdanie. Oczywiście akceptacja i tutaj, jak Państwo na filmiku widzieliście, nieważne gdzie jest zarząd, a najczęściej często jest problem ze znalezieniem, odszukaniem, wysłaniem. Faktycznie tutaj w tym samym czasie zarząd otrzymuje informację, że taka i taki dokument jest do zaakceptowania, no i podpisanie. I czy podpisanie z kontrahentem, czy pracownikiem, nie ma znaczenia, bo ani jeden, ani drugi nie musi posiadać podpisu kwalifikowanego. Wystarczy podpis elektroniczny, który od 2016 pojawił się zgodnie z dyrektywą unijną i jak najbardziej jest możliwe zgodnie z ustawodawstwem dostosowanie ad probationem. W związku z tym można podpisać taki dokument właśnie SMS-em, odręcznie, czy podpisem kwalifikowanym, czy za chwilę będzie można jeszcze skorzystać z profilu zaufanego, bo też trwają prace. No i archiwum, no to już o archiwum nie będę mówiła, bo wspomniałam w przypadku Saldao, oczywiście zarządzanie dokumentami, można tworzyć teczki, przypinać dokumenty, każde inne typu faktury, zamówienia, czy proformy, czy cokolwiek innego mamy potrzebę, czy nawet jakieś, nie wiem, nagrania, czy cokolwiek, co jest związane z danym projektem, czy umową. A propos podpisu, dosłownie dwa zdania. Wiem, że Państwo w większości posiadacie podpis kwalifikowany, ale on nie był wykorzystywany w tych obszarach, w których sobie Unia założyła i nie tylko Unia, bo w ogóle ustawodawstwo też polskie. No i okazało się, że robimy sobie furtki. Każde państwo, nie tylko Polska, zrobiła sobie różne furtki i wykorzystywała różne inne podpisy elektroniczne, na przykład ePUAP, tak? Czy inne, bo to są podpisy i nie tylko kwalifikowane. No i tym sposobem pojawiło się wiele różnych podpisów elektronicznych. On jest prosty, niekwalifikowany. Najważniejszym elementem jest to, że w momencie, kiedy wykorzystujemy podpis elektroniczny, to trzeba pamiętać, i tu jest wykorzystywana akurat w przypadku Modlita, technologia blockchain, co powoduje, że faktycznie podpisujemy ten dokument, który udostępniliśmy naszemu kontrahentowi, pracownikowi czy podmiotowi zewnętrznemu. Ta technologia gwarantuje, że to jest dokument oryginalny, autentyczny i taki też zostanie podpisany, bo nie ma innej możliwości. I oczywiście można posługiwać się oczywiście w jakichkolwiek konfliktach ad probationem, czyli jako dowód i też o tym proszę pamiętać. Mając podpis kwalifikowany, proszę zobaczyć Państwo, wiem, że nie wszyscy korzystacie, wiemy to z własnego ogródka, że wysyłamy umowy często do klientów papierowo, po co? Po co marnować czas, pieniądze, no bo trzeba kuriera czy pocztę, jak można to załatwić w formie typowo elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem. Jeżeli chodzi o kwalifikowane, faktycznie jest to najwyższego stopnia podpis i tutaj generalnie wszystko możecie Państwo podpisywać. Poza tam chyba trzema wyjątkami, na przykład akt notarialny, tak dalej, jeszcze ta forma tradycyjna musi być zachowana, ale generalnie w obsłudze taka firma, urzędy, generalnie podpis działa dokładnie tak samo jak Państwa fizyczne. Proszę pamiętać i korzystać z tych dobrodziejstw, bo zaoszczędzacie zarówno czas, jak i pieniądze. Bardzo dziękuję za uwagę.